Cześć! Dzisiaj gramy utwór zespołu Urszula pod tytułem Niebo dla Ciebie i zaczynamy od riffu, który będzie towarzyszył nam w intrze oraz w bridge'ach. Punktem wyjścia dla riffu jest akord E-dur, czyli siódmy próg. Natomiast musimy oprócz tego E-dura złapać jeszcze najprawdopodobniej małym palcem próg 11 na strunie G i na strunie B, zwanej struną H, tak żeby efekt tego, co złapie, to było 7, 9, 11, 11. I teraz to gram 3 razy i za czwartym razem puszczam mały palec i słyszę E-dur, czyli 2 razy. I teraz ten E-dur mogę złapać tak, że mam poprzeczkę pierwszą, poprzeczkę drugą i mały palec to jest poprzeczka trzecia. Natomiast nie wszystkim może być wygodnie w ten sposób. Na przykład mi jest niewygodnie, dlatego zamiast serdecznego palca tutaj dam sobie palec środkowy i zagram to w ten sposób. Teraz dokładnie to samo będę grał na progach czwartym, szóstym i ósmym. To jest dokładnie ten sam riff. I gram to 2 razy, z tym, że za drugim razem będę miał na koniec taką zagrywkę. Czwarty na drugiej strunie, pusta struna A, drugi próg struna A. I tą zagrywką będziemy wchodzić na zwrotkę. Druga gitara w tym momencie może grać coś takiego. Czyli mamy tutaj power chord E, gram sobie za pierwszym razem ćwierć nutę, następnie ósemkę, tłumię ją, robię pauzę ćwierćnutową i potem kilka razy powtarza mi się sytuacja ósemka, pauza ćwierćnutowa, ósemka, pauza ćwierćnutowa, czyli... Ostatnie uderzenie znowu ćwierćnutą, z takim slajdem do progu czwartego, gdzie powtarzam dokładnie to samo, tylko już na power chordzie cis, czyli... Jeżeli nie mamy w zasięgu wzroku drugiego gitarzysty, to musimy sobie urozmaicić nieco gitarę numer 1, żeby nie było tak łyso. Otóż do tego riffu dodamy dwie rzeczy. Uderzenie wcześniej, czyli na raz wchodzimy z power chordem E i dopiero gram cały riff. Ten power chord E mogę zagrać z drugą struną. I dodaję na koniec jeszcze jedną ćwierćnutę power chordu E. Właśnie ze slajdem do progu czwartego. Zanim opracujemy sobie jednak gitarę elektryczną, nadmienię tylko, że w tle bardzo mocno słychać gitarę akustyczną. Jest ona może mniej istotna, jeżeli będziemy grali koncertowo, no to pewnie nie będziemy grali tej gitary akustycznej, natomiast jest ona na pewno bardzo ważna w wersji studyjnej. Robi cały klimat i takie charakterystyczne cykanie w tle. Jeżeli chodzi o akordy, to są one bardzo proste, natomiast sama rytmika jest dość skomplikowana. Dlatego stwierdziłem, że może nie będziemy się zajmować gitarą akustyczną w tym odcinku. Zrobimy osobny odcinek w ramach serii Weź to zagraj, gdzie skupimy się właśnie na gitarze akustycznej. A dziś tylko pokażę, jakie akordy gra ten akustyk i skupimy się na elektryku. Natomiast dla niecierpliwych nadmienię tylko, że w opracowaniu nutowo-tabulaturowym, który przygotowałem dla osób wspierających kanał na Patronite, jest również opracowanie gitary akustycznej. A zatem mamy takie akordy. E-dur. Następnie cis-moll. Cis-moll też możemy sobie zagrać w takiej wersji, że nie łapię całego akordu molowego, tylko łapię power chord i zostawiam dwie ostatnie struny puste. Znowu E-dur, znowu cis. Następnie A-dur. Następnie H-dur, zwany także B-durem. W refrenie mamy dokładnie te same akordy, tylko w nieco innej kolejności. Otóż będzie E-dur, następnie będzie cis, następnie będzie A. Następnie będzie H. Będziemy mieli jeszcze jeden motyw, otóż w momencie, w którym chodzi solówka na koniec utworu, będziemy mieli modulację na inną tonację. W zasadzie będziemy mieli inną tonację. Będzie tonacja G-dur i będziemy mieli takie akordy. G-dur, E-moll, C-dur i D-dur.
I to by było na tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o gitarę akustyczną. Przechodzimy do elektryka. I w pierwszej zwrotce mamy nie za dużo roboty, bo wyręczy nas tutaj gitara basowa oraz ewentualnie gitarzysta akustyczny, jeżeli go mamy. Natomiast my wchodzimy na dwa, na raz mamy pauzę, bo zagraliśmy tę zagrywkę raz. I teraz na dwa wchodzę. Z akordem E-dur, ale chcę go zagrać w sumie w taki sposób, żeby nie było słychać tercji. Czyli pierwszy palec tutaj sobie wytłumiam. I słychać wszystko oprócz struny G. Mogę zagrać w dół. Mogę zagrać w górę. Trzymam to przez dwa takty, dlatego że w trzecim takcie wchodzi już inny akord. I jeżeli nam do tego czasu gitara się nie wyciszy, to musimy sobie ją jakoś albo ściszyć gałką volume, albo po prostu ręką. Następnie nie robimy nic aż do ósmego taktu, w którym to robimy znowu tę zagrywkę na trzy ostatnie ósemki, czyli czwarty próg, pusta struna A, drugi próg, struna A i potem wchodzimy z power chordem A. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz. Czyli trzymam dwa takty, w tym, że w drugim takcie na trzy robię slide z drugiego progu na czwarty struny A. Następnie gram power chord H. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. I w kolejnym takcie mam pauzę. I w ten sposób wchodzimy na bridge'a. I bridge to jest oczywiście to, co mieliśmy na początku. Natomiast po bridge'u będziemy mieli drugą zwrotkę, w której już będziemy mieli trochę więcej roboty. Czyli wchodzę tą zagrywką. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Zagrałem w zasadzie całą zwrotkę. Czyli tak, zaczynam znowu. Mamy tą zagrywkę jeszcze w bridge'u. Na raz mamy pauzę. Na dwa wchodzimy z power chordem E. Możemy go sobie zagrać od razu przez wszystkie struny. Możemy najpierw zagrać puste, dopiero potem podrażnić cienkie. W każdym razie trwa to dwa takty. Następnie wchodzę z riffem na power chordzie cis i tutaj mam znowu taką sytuację, że na raz mam pauzę i na dwa wchodzę z ósemką i znowu mam pauzę ćwierćnutową i znowu mam ósemkę, czyli raz, dwa i znowu ta zagrywka, czyli 4 na strunie E, 0 na strunie A, 2 na strunie A. Kolejne dwa takty to w zasadzie tu mamy tę podobną sytuację, którą mieliśmy wcześniej, czyli power chord A, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Tutaj mamy power chord H. Ta zagrywka, która jest na koniec, ona jest ledwo co słyszalna. Ona chyba jest zagrana w ogóle przez gitarę akustyczną. No możecie ją zagrać, a nie musicie, czyli raz, 2, 3 i 4. Czyli na I zaczynam pustą struną A, pierwszym progiem struny A, drugim progiem struny A. I następną zagrywkę zaczynam na I, czyli raz. I mam takie dźwięki. Pusta, pierwszy, drugi próg na strunie A, następnie pusta D, pusta G. I znowu pusta D, drugi próg, struna D. Mogę sobie zagrać to również w innym miejscu. Dlatego, że tutaj, jak mam te puste struny, to muszę zadbać o to, żeby one mi nie brzmiały razem. Muszę sobie je ładnie wytłumić. Dlatego dla niektórych może być wygodniej złapać sobie tu w tym miejscu. Czyli od struny E 5, 6, 7. Potem piąty, struna A i D. Znowu piąty, struna A. I siódmy, struna A znowu. I tym sposobem znajdujemy się na refrenie. Zaczynamy od power chordu E i najpierw go gram sobie po dwóch, trzech grubych strunach. Raz, dwa, trzy. Na trzy trancam dwie najcieńsze. I w pierwszym obrocie refrenu jeszcze na ostatnią ósemkę mogę sobie też jeszcze raz trącić te dwie najcieńsze struny, czyli raz, dwa, trzy i cztery.
Raz i dwa, i trzy, i cztery. I teraz taka zagrywka. Robię slajd z drugiego progu na czwarty. Następny, drugi próg struna A, dwa razy próg struna D, tylko z pauzami. I na koniec drugi próg struna A znowu. Następnie, power chord Cis. Czyli tutaj gram raz, dwa, na trzy. Też trącam dwie puste struny, czyli mam tak złapany ten power chord, żeby tutaj pustych strun sobie nie tłumić. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Czyli to jest przeciągnięte na kolejny tak. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Teraz zagrywka wygląda następująco. Serdes i palcem. Jadę z drugiego na czwarty. Następny drugi próg struna A. Znowu czwarty i slajd w dół. Ten slajd w dół może być taki, że wyraźnie słychać, że się zatrzymał na drugim progu. A może też być totalnie zagrany w dół. To już zależy od Was. Następnie power chord A. I to mamy dokładnie ten sam motyw, który mieliśmy wcześniej. Raz, dwa, trzy, cztery, raz i zagrywka. I to jest dokładnie ta sama zagrywka, którą mieliśmy wcześniej. I teraz refren musimy zagrać dwa razy, przy czym za drugim razem różni się symbolicznie. Otóż power chord E na początku gram na raz, dwa i na trzy zaciągam struny. Już nie robię tego dodatkowego zaciągnięcia na ostatnią ósemkę. I nieco zmienia się zagrywka na koniec. Otóż wygląda ona następująco. Raz. Czyli mam pustą pierwszy, drugi na strunie A, pustą pierwszy, drugi na strunie D. Raz. Po refrenie będziemy musieli pewne rzeczy dodać do naszego bridge'u, czyli to gram tak samo. W tym momencie już robię tę zagrywkę, czyli czwarty struna E, pusta A, drugi próg struna A i po drugim kółku robię dokładnie tę samą zagrywkę, ale jakby pierwszy dźwięk, czyli ten czwarty próg, jest o jedną szesnastkę wcześniej. Tak to będzie brzmiało. Żeby to się fajniej zrobiło rytmicznie, można zrobić w ten sposób, że gram jakby w dół nutę duszka, żeby mi ustawiło łapkę rytmicznie i ten czwarty próg gram w górę. Podkład pod solo, niepostrzeżenie została zmieniona tonacja do G, dur. Będziemy mieli takie akordy G, E, T i D. Skupmy się nad rytmiką. Zaczynam od dwa razy palmutingu, tylko na grubej. Następnie akcent po dwóch, trzech strunach power chordu G. Następnie, jak słyszeliście, powtarzam to samo. Czyli mam tak, dwa razy palmuting, akcent, dwa razy palmuting, akcent. Dokładam do tego jeszcze jeden palmuting, akcent. Czyli jeden takt jest taki. W drugim takcie gram w zasadzie po arpeggiu akordu G-dur. Pryma, czyli trzeci próg, tercja, czyli drugi próg kolejnej struny, dwa razy piąty próg, czyli kwinta przedzielona pauzą i trzeci próg na koniec tego taktu. Czyli dla G mam coś takiego. I teraz power chord E, ale power chord E sobie inaczej zrobimy. Otóż będziemy grali dwie grube i dwie cienkie. Dwie grube i dwie cienkie. Czyli gruba, cienkie, dwa razy gruba, cienkie, dwa razy gruba, cienkie. Przy czym grube zawsze gramy z palmutingiem. I zagrywka. Slajd z piątego na siódmy. Następnie struny E oczywiście, następnie piąty struna A i jeszcze raz siódmy ze slajdem w dół. Przechodzimy na power chord C, tu mamy nieco zmienioną rytmikę. Zaczynam od ćwierć nuty, następnie ósemka,
Następnie, jak słyszeliście, dwa razy palm muting po prymie, czyli trzecim progu struny A. Mamy... I zagrałem dodatkowo jeszcze raz palm muting na strunie A i jeszcze raz akcent, czyli mamy już cały takt. Kolejny takt zaczynam od ósemkowej pauzy, po czym gram palm muting na strunie A i akcent po całym power chordzie. Raz. Następnie znowu palm muting po strunie A i trzy razy akcent. Czyli te dwa takty zagram jeszcze raz powoli. Następnie power chord D z tą samą rytmiką co pierwszy takt w C, czyli... I na koniec ta sama zagrywka, którą mieliśmy już wcześniej. Różni się tylko tym, że mam strunę A na koniec. Solówka, jak już wcześniej mówiłem, jest w tonacji G-dur, czyli mamy akordy G-dur, E-mol, C-dur, D-dur. Natomiast jeżeli nie jesteście biegli w ogrywaniu akordów, to mogę podpowiedzieć, że również będzie pasowała na całej długości wszystkich czterech akordów pentatonika E-mol, bo tonacja E-mol i tonacja G-dur to jest to samo. Dlatego możemy nieco oszukać system i sobie spróbować tutaj zagrać właśnie pentatoniką E-mol. Po solówce będziemy mieli refren, ale tym razem refren już w nowej, zmienionej tonacji. I ten refren to będzie niemalże ten sam riff, który był pod solówką. Dosłownie dwie rzeczy będą zmienione, ale najpierw zagram. Zaczynamy nieco inaczej ten refren, nie tak jak w solówce dwoma palmiutami, tylko zaczynam ćwierćnutą. Dalej wszystko jest tak samo, aż do drugiego taktu z power chordem C. Pierwszy takt mam tak samo. Teraz będziemy mieć coś takiego, czyli drugi takt z power chordem C. Zaczynam pauzą, tak jak wcześniej. Następnie palmuting na strunie A, czyli trzeci próg. Akcent z power chordem C, znowu palm muting. I teraz power chord E do końca tego taktu, czyli półnuta. Następnie power chord D z taką rytmiką jak zazwyczaj i zagrywka na koniec. To jest to samo, co już mieliśmy wcześniej. Natomiast za drugim razem w refrenie, już po tym, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Gram power chord E całą nutką, power chord D, przepraszam, całą nutką, następnie pauza i kolejny takt jest pusty. I na zakończenie gramy jeszcze raz bridge, ten z szybszą końcówką. I to, co zagrałem na koniec, gram jak gdyby wcześniej o jedną ósemkę niż zazwyczaj, bo zawsze to graliśmy na raz, czyli raz, dwa, a teraz gram raz. I na ósemkę już wchodzę, czyli... Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.